Witam Państwa. Jesteśmy na konferencji na Ogólnopolskiej Giełdzie Roślin Strączkowych. Jest z nami pan Marcin Chojecki z firmy BSF. Panie Marcinie, rolnicy pewnie chętnie by uprawiali więcej tych strączkowych, gdyby nie to, że największym problemem, ich zdaniem, jest problem braku odpowiedniej chemii. Czy Państwa firma ma jakieś rozwiązania nowe, tudzież myślicie o nowych programach, projektach? Nasza firma cały czas o tym myśli, od wielu, wielu lat, chyba dłużej niż ja żyję na tym świecie, bo począwszy od produktu Basagran, ale nie o tym mowa. Dbamy o zakwaszczenie samego początku w brakach strączkowych poprzez to, że mamy w ofercie dużo rozwiązań, jeśli chodzi o szczepionki. Tym samym eliminujemy nawożenie azotem. A azot jest szczepionki dedykowane do poszczególnych gatunków. Jest to łubin, jest to soja, prawda, groch, czy też inne gatunki strączkowe, jak soczewica, ale to w naszym klimacie jak najbardziej niestety nie ma racji bytu. I poprzez to, że mamy możliwość bardzo dobrego zaszczepienia nasion, wtedy ograniczamy do zera niemalże konieczność nawożenia azotem. Przez to już ograniczamy zakwaszczenie na samym starcie, gdyż no, chwasty są bardzo azotożerne, prawda? No i później herbicydy. Mamy nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o nowe herbicydy, to są rejestracje uprawach strączkowych. Niestety bez soi, ale jest łubin, jest groch, jest bobik, lucerna, jak i też seradana. O nazwie drobnonasienne. Drobnonasienne tak samo, czyli szerokie portfolio tych, jeśli chodzi o upraw. Wing P. Z dwóch substancji aktywnych składających się dimetanami P, znany produkt już od paru lat w kukurydzy, ale jeśli chodzi o strączkowe, jest to nowe rozwiązanie i z tego się bardzo cieszymy, bo w zeszłym roku nawet staraliśmy się rynku nie informować, bo brakło produktu. Zanim sezon przyszedł na produkt, no niestety tego brakło. Będziemy się starali, że... Nie, się nie będziemy spodziewać takich problemów. Jestem głęboko przekonany, że problemy mogą pojawić się, ale na pewno będą mniejsze. O, jeśli chodzi o dostępność. Także tutaj mamy tą możliwość. No i oczywiście... Z rozwiązań na listnych jeszcze? Rozwiązań na listnych. Niestety nad rozwiązaniami w łubinie pracujemy, jeśli chodzi o zwalczanie chwastów dwuliściennych. Natomiast powschodowe mamy w ofercie korum. Bentazon i mazamek, tak, produkt znany, już parę lat jest na rynku. No i mamy też nowy fungicyd, w zasadzie stary, nowy fungicyd, który wcześniej warzywa był, już w tej chwili ma rejestrację też w uprawach strączkowych, ale będziemy też mieli nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o soję w przyszłości, gdzie myślę, że ten temat chorób, jak to, że tak powiem, ekspansja uprawy soi rośnie, no to i temat chorób też się pojawi. Niestety, ja się oczywiście z tego powodu nie cieszę, ale będą takie oczekiwania, zakładam, z rynku i będzie trzeba rozwiązanie zaproponować.